Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ponieważ mam kochanych widzów, co widać w tym momencie na screenie. I to dzięki nim w sumie dowiedziałem się w tym momencie o trailerze, tak więc bez zbędnego przedłużenia, tak jak powiedziałem w poprzednim filmie, ponieważ prawdopodobnie jak za parę dni, albo może nawet pod koniec roku będzie znowu jakaś nowa informacja, to możecie się spodziewać, że będzie filmik. Zabierajmy się do oglądania. No dobra, widzieliście teraz trailer jakby z perspektywy takiej, że bez mojego komentarza. A teraz zobaczmy z moim komentarzem ten trailer. O kurde, patrząc na to teraz, wiecie, to można powiedzieć, że to jest taki malutki i nieszkodliwy element, ale te światła po prostu... Och! Co to będzie? Ej, powiem wam szczerze, bo to jest Papus Pyramid. Ale ta lokacja pięknie wygląda. Tylko mam trochę takie małe mieszane odczucie, bo trochę mi przypomina remix tego Orient Express z Crasha Trójki. Ale nie, masakra. Masakra, kurde. Ale mnie... Nie no, Activision wraz z Vicarious Visions normalnie potrafią mnie zaskoczyć. Dobra, jedziemy dalej. O, to jest to, na co kurde ja czekałem. Czekałem na tą informację. Czułem to normalnie. Ja to czułem, że będzie kurde możliwość grania online w wyścigi. Bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Vicarious Visions wraz z Activision macie u mnie za to kurde gigantycznego plusa. Jedziemy dalej. Ja nie wierzę w to, to już będzie 21. O kurde, o Jezus Maria. No to kurde, trzeba się teraz szybko sprężyć i preorderować. Ja pierniczę. Ale tak teraz szczerze. Powiem wam... Ej, co tu się stało? Dobra, bo ja tu na Google chciałem wejść, nie, nieładnie. Powiem wam w dużym skrócie. Pomijam już fakt, że te lokacje wyglądają zajebiście i w ogóle model postaci jest po prostu... I fajne nawet są ciekawe nowe aspekty do tych plan, że na przykład tam widzieliśmy w bodajże Tiny Arena. Tak, czekajcie, aż sobie skipnę do tyłu, w sensie skipnę. No, to jest Tiny Arena. To patrzcie na to, tutaj sterowiec Cortexa, coś czego w ogóle nie było, nie? I tam mamy nawet takiego tutaj Tiny Tigera, którego widzimy, ten taki posążek. Ale praktycznie jedna rzecz mi przykuła moją uwagę trochę wcześniej chyba. Czekajcie, gdzie to jest? Ja muszę znajdę teraz ten element. Czy ten moment, nie element. Co ja gadam? O! Widzicie? Patrzcie na to. Zrobię wam stop klatkę teraz.
Znaczy stop klatkę, zwolnię trochę. Patrzcie. Crash ma zupełnie inne auto. Tutaj. Tutaj tak samo ma zupełnie inne auto. I tutaj też, czyli mam rozumieć, że to będzie na zasadzie tego, że będziemy mogli również za pomocą tam jakichś, nie wiem, może środków, może nie. To jest akurat w tym momencie moja teoria, ponieważ nie jest to nigdzie tutaj potwierdzone, ale mam rozumieć, że w tym momencie to będzie nas działało na takiej zasadzie, że będziemy mogli tworzyć własne jakby wyglądy tych kartów i tak dalej zapewnie jakąś tam, z jakąś tam ceną. Wiecie, o co chodzi. Że po prostu nie będzie to na zasadzie, że każdy przeciętny Kowalski będzie sobie mógł to zrobić, tylko że tutaj zrobią takie mikropłatności czy coś takiego, no nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dajcie mi znać w komentarzu, bo po prostu nie ma tu nigdzie wyjaśnione, ale to jest po prostu piękne, no. No co ja mogę powiedzieć, no. To jest po prostu zarobiście. Ale czy jest jakaś rzecz, która mi się nie podoba? Sprawdźmy to. To jak to jest Engine Labs, to po prostu, kurde, oni zmiotli mnie z półkuli ziemskiej, nie? To jest bodajże Polar Pass. No tutaj, jak już mówiłem, Papus Pyramid, który wygląda zajedwabiście. Ja pierniczę. No, powiem wam szczerze, na dobrą sprawę nie jest... Właściwie to... Zastanawiam mnie, co to jest. Bo to jest jakaś plansza, która jest inspirowana Crashem Trójką. Ale czy to oznacza... Bo jeżeli, ja wiem, to jest może taka gówniana spekulacja, ale jeżeli okaże się, że to jest prawda, to prawdopodobnie, moi drodzy, będzie nas szykował, a raczej będziemy przyszykowani na nową planszę w trybie Adventure prawdopodobnie, bo czegoś takiego jeszcze nie widziałem podczas grania w Team Racing. Chyba że to jest nawiązanie do Dingo Canyon, bo mogę to rozpoznać po kaktusach, tylko że... No, dziwne jest to, że mamy tutaj stację paliwową Engina oraz to, co jest tam, wiecie, z Crasha Trójki, czyli tą taką restaurację. No nic. Jeżeli chcecie w dużym skrócie całą tą wypowiedź na temat tego całego pięknego trailera Nitro Fueled, to jest po prostu on zarąbisty. I tymi pięknymi słowami kończymy ten materiał. Po prostu wow. Aż zobaczę, czy można spreorderować już w tym momencie. Co prawda nie mogłem znaleźć tutaj żadnego odnośnika do PlayStation Store. Jeżeli ktoś tam ma, to może mi w komentarzu zostawić, bo próbowałem znaleźć. Ale mamy tutaj artykuł, który można właściwie na dobrą sprawę przeczytać sobie. Tak więc na szybkości przeczytamy, bo why not. Został on opublikowany dzisiaj, 7 grudnia. Crash po raz kolejny powraca, Activision prezentuje Crash Team Racing Nitro Fueled. Oto zwiastun i data premiery. 2 dni temu w sieci pojawiły się informacje zwiastujące rychłe nadejście Crasha Team Racing Remake. Domysły fanów okazały się jak najbardziej trafione i oto mamy Crash Team Racing Nitro Fueled, które zostało właśnie potwierdzone podczas gali The Game Awards 2018. Crash Team Racing Nitro Fueled, premiera i zwiastun. Wyścigi z Crashem pojawią się na 3 konsolach. PlayStation 4, Xbox One oraz Switch. Data premiery została natomiast zaplanowana na 21 czerwca 2019 roku. Czyli w tym momencie oni zrobili coś takiego, że tak mocno nawiązali do Ensane Trilogy. Bo pamiętam, że Ensane Trilogy właśnie też wyszło 21 czerwca, tylko że 2017 roku. A port PC-towy Ensane Trilogy wyszedł rok później, tej samej daty. Bardzo fajnie. No, moim zdaniem to jest bardzo fajny sposób przedstawiony i fajnie, że oni tutaj takie coś ogarnęli. Jak możecie zobaczyć na pierwszym zwiastunie poniżej, gra wygląda cudownie. To ja bym powiedział nawet, że więcej niż cudownie. Poszalejemy w różnych trybach, nawet przy jednej konsoli na podzielonym ekranie. No i kurde. No czego tutaj chcieć więcej, moi drodzy? No czego tu chcieć więcej? Po prostu jedyne, co nam teraz pozostaje, to uzbroić się w cierpliwość. Uzbroić się w kompletną cierpliwość. Nic dodać, nic ująć. To by było na tyle z mojej strony. Obejrzeliśmy sobie trailer, bo na razie z tego, co widzę na YouTubie, nie ma nic poza tym trailerem, tak więc... No niestety musimy się uzbroić w cierpliwość, ale tak jak powiedziałem... możecie się spodziewać ode mnie naprawdę, kurde, srogich... materiałów odnośnie tego, czyli tak naprawdę będę każdą najmniejszą rzecz w tym momencie tutaj wam komentował.
Z mojej strony naprawdę już koniec końców to by było na tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Wyraźcie swoją opinię w komentarzach. Ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!